Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Chyba się już zaczęło nagrywać nam, także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich tam i serdecznie pozdrawiam naszą kochaną Olgę. Witaj, Olga. Witaj, Joanno. Witam wszystkich. I na początku powiem wam, że Olga to nie lubi gadać. Olga nie lubi gadać, Olga lubi pracować. Olga lubi od razu energetycznie pracować. Także tam za tymi słowami dzieją się różne rzeczy, czego już mieliście okazję doświadczyć. A dzisiaj kolejna porcja doświadczeń, bo będzie się działo, to znaczy cały czas się dzieje. To prawda. Będzie, może zaczniemy, już sobie wypisałam tutaj kilka rzeczy, może zaczniemy od tego nowiu. No tak, nagrywamy tę rozmowę, nasze spotkanie w momencie ciekawego etapu, nuju, panie, w ogóle cykliczność, każda cykliczność i faza księżyca jest wyjątkowym zdarzeniem i wpływa na naszą podświadomość, szczególnie podświadomość kobiet. Ale mężczyźni też mają żeńskie aspekty, męskie, bo my wszystkie tutaj wchodzące baterie mamy, jak i kobiety, takie mężczyzny po lewej stronie płynie ona żeńska energia, jak baterie po prawej męska. I w momencie tych faz księżycowych, etapów księżycowych odbywają się w naszym wnętrzu procesy, jakie procesy na poziomie ziemi, mórz, oceanów. Dużo rzeczy odpływa, odchodzi, ponieważ my dbamy o siebie na poziomie mentalnym, pogłębiamy swoją wiedzę fizyczną, uczymy się dbać, rozumieć swoje ciało. Ale najsłabiej to jest ten aspekt psychosomatyczny, emocjonalny, uczuciowy. On głęboko jest ukryty i tylko każda jednostka ma do niego pogląd i to nie zawsze. I często umysł, mentalność wymaga od tego wrażliwości, od tego wrażliwej jakości nas w nas czegoś, jak ma być. Nie mają dostępu do tych prawdziwych uczuć, tych stanów, które odbywają się, a odbywają się też jakby dwie fazy. Coś odchodzi, coś przychodzi. Mamy wiesz i wchłaniania, i wydalania. W aspekcie wrażliwości też, tylko ludzie niektórzy myślą, że tylko w nich przenika wszystko, czy dobre, czy złe. Ale nie dajmy sobie sprawy, że oni są odpowiedzialni pośrodku, żeby zrobić porządek z tym materiałem, który wpływa, bo my mówiłyśmy zeszłym razem z tobą w rozmowie i dużo jakby uruchomiły osób tym tematem egregor. Egregory to zbiorowe informacyjne energetyczne pola, które wszędzie są i od tych małych, osobistych, rodzinnych do tych grubszych form egregorów religijnych, sektańskich, politycznych, narodowych, wojskowych, to jest zbiorowe, tak samo jak i na poziomie w każdym systemie te egregory i oni chcą podporządkować, potrzebują energii. No i niektórzy ludzie po prostu oddają energię, w efekcie mają lęk, ponieważ nie używają swojej wibracji, a niektórzy są zmienia się nawet charakter, stają się bardzo zawzięci, bardzo dość może agresywni, atakujący, broniący tak zwaną rację, tylko czy to ich racja w ogóle, o co chodzi. Po prostu system wymaga pożywienia i teraz tak istotnym jest wrócić do poziomu świadomości, do poziomu jasności, czy wszystko, co się dzieje z tobą, naprawdę nie zależy od ciebie, bo niektóre ludzie mówią, ale to, co się dzieje, nie zależy. No przecież nie mam wpływu na to, że ktoś spóźnia się, nie mam wpływu na to, że jestem taki wrażliwy czy wrażliwa.
A na co jesteś wrażliwy? Dlaczego tutaj wrażliwość nie możesz podkierować, ukierunkować w stosunku do tych intencji, które dla ciebie ważne, do tych priorytetów, które dla ciebie ważne, ponieważ umysł nie wie, co z pewnym materiałem, tak zwanego czucia, które spływa, zrobić, ponieważ te odczucia, ono nienauczony pytać, co się dzieje, co za tym ukrywa się, a umysł już interpretuje. Kiedy czegoś nie rozumie, to ta interpretacja w dużym stopniu jest związana z lękiem. Ja nie rozumiem, co się dzieje. Zaczyna zaciskać się emocji, wydostawać się ciało, zaciska się szczególnie albo splot, albo klatkę piersiową, albo w gardle, albo tam z tyłu głowy, czy czubek głowy, czy czołowy płat, które odpowiedzialne za dużym stopniu za analiz rozumienia, a razem z tym tam na głębszych płatach jest jakby ścieżka do droga, kanał do porozumiewania z byciem świadomym. Nie bać się, żeby usłyszeć, o co chodzi, kiedy jakiś materiał Tobie nieznajomy zaczyna rządzić Twoim ciałem, żeby wyciszyć się, być ze sobą, być skupionym na oddechu w ciele fizycznym i daj sobie sprawę, że odpowiedź nie spłynie od razu, bo jej ona nie istnieje. Trzeba dać przestrzeń, dlatego żeby przez wibrację, częstotliwość tego czegoś, co no, na przykład nieadekwatne z Tobą, jakieś lęk, przerażenia, w efekcie ciało drętwieje, dłonie pocą się, stopy się pocą, gdzieś coś tam zaciska się. Trzeba otworzyć swoje ciało, żeby i zapytać, co za tym się ukrywa. I być w spokoju. Tylko wtedy my możemy zrobić no, te pierwsze kroki w ćwiczeniu. Kiedy po raz pierwszy, po raz drugi przedstawi się ta energia, czym ona jest. Ale umysł wtedy też nie musi w to wchodzić, bo ta energia może jego zabrać, ponieważ ten egregor może być wewnątrz nas też. Ta struktura wibracyjno-energetyczna. Ona mogła też przekazywana być po pokoleniach, na przykład jesteś osobą słabszą i za mało ciebie albo nic nie zależy i wtedy ta osoba całą energię życiową, nieświadomością swoją, dlatego tak ważna jest świadomość, ona używa na... Taka osoba może być dość rozdrażniona, niespokojna, może być nawet atakować, być w nieprawdzie, omawiając innych ludzi, że one na przykład zarabiają pieniądze, grzebią i jakieś tam strukturę, która zajmuje się kontrolą dochodów, skierować na tych ludzi, ponieważ uważa, że ona nie do czego słaba, słabiej pozycję ma i często takie ludzie po prostu bardzo szczęśliwi żywią się energią, kiedy kogoś, no, powiedzmy, spotka nieszczęście. Aha, proszę Energią bardzo. i spełnieniem. A wiesz, że to jest najczęstsze pytanie, które się pojawia. Zobacz, tyle o tym mówisz, tyle o tym wszyscy mówimy i dużo osób cały czas mówi właśnie. Nawet na którejś premierze było ciągle to pytanie się powtarza od różnych osób, w różnych wariacjach. I zawsze jak powiem, usiądź, zamknij oczy, co czujesz? To mi ludzie mówią, nic nie czuję, nie wiem. Nic nie czuję. Właśnie czuję, że nic O, nie czuję. szybko. Właśnie o to chodzi, że to jest świadectwo tym, że jego kontakt z czuciem jest osłabiony i to, że nic nie czuje, to też jest czucie. Dokładnie. Ponieważ umysł nie rozumie nawet pytania, co czujesz, a co mam czuć?
Tak, tego typu się odpowiedzi od razu tak. pojawiają, A prawda? Jak to się czuje? Co to znaczy czuć? No, czy odczuwasz, że siedzisz, czujesz jakieś kończyny, czy czujesz, że słyszysz własny głos? Czasami ludzie nie słyszą nawet własny głos. Po spotkaniu, po czyszczeniu, po wspomaganiu tego procesu, posilaniu pola energetycznego i uwolnienia tych zanieczyszczeń w ciele, ludzie się dają i tak, tak to mój ulubiony moment, oni tak jakby patrzyły wewnątrz siebie, no ale oczy zewnątrz, ale uważność jest na środek i oni wyczuwają, coś się dzieje, coś nie tak, a co się stało? No, jakiś wyższy jestem, czy wyższa jestem, takie uczucie, że patrzę na wszystko z góry, takie uczucie, że powiększył się pokój, jakieś kolory jaskrawsze stały i to naprawdę się dzieje, ponieważ jego energię czyszczy, on zaczyna dostrzegać, on zaczyna wiedzieć, on nie w programie jest, on jest w jasności, bo czym jest jasność? Musi być czucie tego, co czujesz, czego szukasz, co i z czym rezonujesz, nie tylko z lękiem, z problemem, że ktoś ma problem i ja rezonuję z tym problemem. Czyli na przykład jak ktoś choruje, to osoby bardzo, no każdy z nas ma sytuacje bliskich sercu, niech może nie w rodzinie, a najczęściej w rodzinie osób, które choruje i my rezonujemy, my czujemy bez radność, że nie możemy komuś pomóc, zaczynamy być takie sztywni. Czym więcej życzliwości mamy w środku, czym więcej zdrowia mamy w odczuciach siebie, tym więcej możemy komuś pomóc. Nawet kiedy ktoś po tamtej stronie, czy słuchawki, ekranu, czy po tej stronie, to znaczy nawet rozmówca, kiedy opowiada o jakimś temacie, to nie ważne, żeby wchłaniać tę energię trudną, który wydostają się z tej sytuacji, o którym opowiadają o kimś, nawet może o 10 osobie rozmawia, ktoś rozmawia, ale ktoś wrażliwy czuje energię tej osoby. Nieważne wchodzić w rezonans z tym cierpieniem, bo nie chodzi o ocenianie nawet tego, czy zdiagnozowanie tego. Ważne dać miłość. Niech poukłada się u ciebie, niech wyzdrowie. Czym więcej ludzi będą w takim gronie wspierającym, tym więcej szans, że osoba szybciej wróci do zdrowia, do równowagi też psychicznej, bo czasami ta równowaga psychoemocjonalna zaburzona, ludzie gubią się, a elementem, który zaburza w nas czucie siebie w tej zgodzie, równowadze ze sobą, taki stabilny stan swój, ponieważ w każdej chwili coś zmienia się w nas, zmienia się w otoczeniu, a szczególnie teraz w świecie, na pewno ja nawet na swojej stronie terapii duszy i ciała nagrała bardzo prosty filmik, że bardzo ważne jest wyjść po prostu na lono natury, usiąść, popatrzeć i zobaczyć, na co patrzysz, poczuć tą osobę, która patrzy, co daje jej. Czy on łączy się z tym, co on widzi? Na przykład ja, będąc w pięknym miejscu parku, lasku, patrzyłam na tą soczystą ziemię. Ja czułam zapach tych liści już opadających, początkowa stadium układania. Ten zapach ziemi, zapach trawy, zapach zmieszany z ciepłem słońca, które było wyśmienite ciepło. I dotyk tego wiaterku, który dotykał do skóry, zabawa gdzieś w krzakach, jakieś zwierzęta bawiły się, kaczuszki pływały i w tych dźwiękach, szmerach po prostu jest łatwiej poczuć swoją energię taką pierwotną, połączyć się z nią, wyjść z poziomu myślowego aparatu. My nic z nim, przynajmniej zapominamy na chwilę, że to on dominuje nad nami, po prostu wziąć
oddech natury. I my wtedy swoim zarezonujemy swoją energią. My nie będziemy myśleć o tym, matko jedyna, za 2 godziny mam spotkać się z tym, Boże, co ja powiem. Czy ja zdążę i za Latwii, na pewno myśli będą takie, na przykład w tym spotkaniu, tą sprawę, która mi ważna. Jak ja przejadę granice, jak ja, no i na innych rzeczy. Po prostu ty masz spokój i dzięki wewnętrznemu ugruntowaniu ze sobą możesz płynąć. Nie myśleć o tym, czy masz, czy nie masz wpływ, a wypływa z siebie twoja energia i najlepiej idzie ta układanka. Natura nam zawsze da znaki. To, co teraz mówisz, się uśmiecham, bo dzisiaj miałam właśnie taki moment, kiedy siedziałam sobie nad rzeczką, że tak słoneczko pięknie świeci, już się do słońca wystawiam, rozebrałam się, a tu wchodzi pies do wody, płynie sobie, płynie i wychodzi dokładnie obok mnie, podchodzi do mnie, żeby się otrząsnąć, opryskał mnie, zamerdał ogonem i poleciał dalej. Szczęśliwy pies. Bardzo dobry przekaz dał dla ciebie, Joannon. Pokazał to, co jest takim ważnym, dostępnym, w tej ważności bardzo prostym ruchem, którym my możemy pozbyć się energii obcej, która na nas siada. Prawda? My wszyscy widzimy kaczuszka, właśnie, kaczuszka, gęsi wychodzą i oni się trzęsą. Coś takiego robią. To jeśli człowiek wychodzi z spotkania, idzie do jakiegoś tam miejsca, w którym on może przynajmniej poprzeciągnąć się, rozciągnąć się, kiedyś też w rozmowie z tobą pokazywałam, i każdą swoją częścią, stopą, oderwę tą stopę od, nie mogę tutaj, od biodra po prostu wytrzepać tą nogę, wytrzepać. Oj, będziemy dzisiaj tańczyć. Ale tak, to jest bardzo ważne, żeby w każdą stronę, gdzieś to też pokazywałyśmy, to żeby to my zapominamy, biorąc przykład ze zwierząt. Takie proste rzeczy, po prostu się od razu ja na przykład w tej chwili wyczuła, że też energia oświeżyła się nasza, widzisz? Tak, dokładnie. Płynność została inna, dlatego dzieci, kiedy wygłupiają się, oni mogą zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy, bo ludzie dorosłe, oni za ciężkie, umysł staw taki ciężki, że my nie widzimy łatwego rozwiązania, my musimy skomplikować, bo jesteśmy z natury, mamy ciężką energię, niestety. Dlatego zawsze też mówiła o prostych rzeczach, o świecach, zawsze, czasami dzwonki, czasami kadzidła, palo santo, no szalwia, no wiadomo, pewnych rzeczy ty nie oczyścisz, bo oczyszcza z jednej strony, a z drugiej strony jest to napięcie i z tego napięcia cały pokój może wypełnić się tym czymś, co w tobie gdzieś tam siedzi głęboko, a usiądź głębiej, oczywiście, i zapytaj, o co chodzi. Ale o ileż życie byłoby piękniejsze, jakby tak ludzie na tych biznesowych spotkaniach co jakiś czas stawali, przepraszam bardzo, prawda, potrząsnęli coś. Wiesz, nie muszą, oni muszą po prostu poczuć, że siedzą na tyłkach, a nie na głowach, i wtedy to wszystko potoczy się inaczej i oni będzie więcej szacunku. Ja uważam, ponieważ nawet wczoraj z koleżanką spotkałam się, która w strukturze dość poważnej, biznesowej jest, i ona powiedziała, że po 15 latach pracy w tej dużej korporacji, i ona jedna gdzieś tam na poziomie może góry, piramidy, ale to jest świadoma osoba, która pracuje, to jest niesamowite, że ludzie, którzy zarządzają korporacja, to też jest egregor pewny, bo łączy tą energię ludzi, coś dają, a coś im też dają, kiedy to jeszcze jakby, z czego potrzebuje ta piramida, ta powiedzmy górna część piramidy zmienić, żeby no jakby ta
na innych zasadach to wszystko pracowało. I ta osoba dużo zrobiła za tyle lat, jak ja popatrzyła na nią, bo nie widziałam pół roku, jak ile zmian nie odbyło się, ile jasności, ile mocy spokoju płynie, kiedy ona mówi o trudnych sprawach i ona powiedziała, że w związku z tym potrafię na poziomie prezesu tam klubu dyrektorów rozmawiać i ją zaczęły słyszeć. Ona zaczęła słyszeć swój głos, o czym ona mówi. Zaczyna wsłuchiwać się, dlaczego to nie funkcjonuje i proste rzeczy, bo zabrakło szacunku do osób, które oddają tak dużo i oni doszukają, co oni mogą zrobić, żeby zatrzymać taką osobę, a nie na zmienność. I tak. Wydanie. Także dużo rzeczy dobrych się dzieje. Jeszcze a propos tego nowi, bo to jest ten czas, kiedy mówiłaś, że tutaj po tych wypęcznieniach mówiłaś po pełni, to wszystko, co wychodzi, zostanie, jest to szansa na odcięcie, na naprawienie. Na zmianę, to jest szansa teraz na zmianę. Zmianę, ale musisz ty zastanowić się, no w jakich aspektach swojego życia ty potrzebujesz zmiany. Nie patrzeć na siebie jak na osobę, istotę, od której nic nie zależy. Od ciebie zależy tylko zobaczyć, na czym tobie zależy. Jak ma być to, ty możesz mieć, na przykład co zmienić w sobie, możesz odzyskać spokój, bo to jest ważna rzecz dla siebie, żeby przejść jakiś etap, kiedy no dość burzliwy. Teraz jest pewnie, będzie w pannie. On będzie wymagać też bardzo mocnego połączenia ze swoją fizycznością, swoim ciałem, wody, żeby czułeś, że nawet kiedy mówisz, słyszysz, że twoje komórki rezonują z twoim głosem. Czujesz struny głosowe, czujesz, że czujesz tego, który mówi, rozumiesz jego, rozumiesz ten aspekt, nie jesteś oddzielony, ciało, umysł, jakby całościowo twoja dusza słyszy i ona jest gotowa ci wspomóc, dlatego trzeba, jest możliwość wtedy też odłączyć pewne stare umowy, które może się nieświadomie sam sobą czy z czymś podpisał. Nie chodzi o podpisanie takim mentalnie, a gdzieś dał zgodę, od czego odpiąć się, czas przyszedł, co zapomniałeś odpiąć. Nawet i też karmiczne połączenie, czy tam rodzinne wątki, programy zachowawcze, zachowania, które podawane w ciele, łatwiej zauważyć, żeby usunąć. Co znaczy usunąć? Nie jest łatwo usunąć, każdy to rozumie. No, pierwszy zawsze krok to zobaczyć, co mi przeszkadza. Drugi krok, zadać pytanie, co za tym ukrywa się, kogo ja zasilam. Tak. I dać czas, dać przestrzeń, zająć się swoimi bieżącymi sprawami, później tobie wyniknie, może następnego dnia, może zapomnie nawet o tym, że było, ale usiądź, wyczuj, podychaj, nie bądź uzależniony mentalnie o natychmiastowe podpowiedź, bo ty nie wiesz, skąd ona popłynie. Może tak jak ci pies pokazał, rozluźnij się, kobieto, i wytrzepaj coś, co ty w siebie wchłonęła, tylko dlatego, że myślała, że ktoś jest albo ktoś coś, albo no coś tam ci powiedział osobiście, ty masz do tego sama jakby podejść, zobaczyć, trochę może pies powiedział, luźniej traktuj i ciesz się życiem, może cię po to, żeby w ogóle czuć, że żyjesz, że to jest twoje życie. No już nie wiem, to ja już nie będę interpretować psa, ale ja wiem. Pokazać tobie, że lubi ciebie. Wiesz, to jest, ja mam takie znaki, może wy też macie takie znaki, bardzo często
I to jest właśnie też, co ja poopisywałam, bo mam mnóstwo takich właśnie historii, gdzie w takich momentach, kiedy albo właśnie decyzję muszę podjąć, albo w takich najgorszych momentach to podchodziły i to były zawsze duże psy. I one zawsze podchodziły do mnie i właśnie się łasiły i to był chwila, moment, a czasami to było aż tak magicznie, że one jakby znikały. Nie było ani właściciela obok, nikogo nie było. Ten pies był kolorowy dzisiejszy, ale zazwyczaj to były takie ciemne, czarne psy, zazwyczaj duże, ale były bardzo, bardzo przyjazne. Jak już psy duże, przyjazne, czarne do ciebie, to też dobry znak, że już przeszłeś ci liścigę. A, proszę bardzo. No, nie wiem, bo to długie lata. Chyba, były. Że masz bardzo duży magazyn. Duży magazyn, tak. I nie wiesz, co w nim, jak zapewnić tą przestrzeń, a może salon zrób piękny w tym magazynie. Albo... Ale jestem ciekawa, bo jeżeli ktoś, napiszcie, kto ma takie spotkania z psami. Jeśli akurat ktoś czytał, nie pamiętam, która śniąca, ale to się powtarza nagminnie u mnie. Dużo było tych psów. Napiszcie, bo może ktoś też ma takie spotkanie. To jest bardzo takie... No, taki znak z wszechświata z tymi psami, a może do kogoś przychodzą inne zwierzęta, może no, na przykład często biedronki do mnie przychodziły ostatnio, w ostatnich miesiącach. Co, gdzie nie byłam, to biedronka mi się dała. Chciałam polecić patrzywa na półkach, ale w tym pokoju nie mam tej książki. Taka książka to jest Abelard. O kobietach szamankach, bardzo ciekawa, niedużo była książka, nawet zapomniałam, jak ona nazywa się, autorkę, tylko pamiętam. I tam właśnie opisane jakaś linia z Południowej Ameryki szamanów, linia kobieca. I ona opisuje swego przyjaciela, dużego psa czarnego, który miał oczy jak wszechświat i który, patrząc w te oczy, można było wszystko zrozumieć, co on chciał ci przekazać, i ty słyszała to wszystko w sobie, i że to był stara dusza, która mieszkała w tym psu, która wspierała ludzi swoją obecnością. Także u każdego to jest indywidualne też przesłanie. Też mam taką przyjemną znajomość. Zaczęła się ona jak z klientem, która potrzebowała pomocy. Dziewczyna, która mieszka teraz w Kanadzie, która pięknie uprawia jogę, która bardzo dużo rzeczy widzi, słyszy. I zwierzęta, czy niedźwiadka, na Kanadzie mieszka i ona idzie na spacer, to kojot ją towarzyszy jej. To kolibri przylatuje na jej taras i pije wodę i śpiewa. To niedźwiadek, który ona 20 metrów czy 10 metrów od niej zrobiła zdjęcie, wysłała ciemny, prawie czarny niedźwiedź, który miał takie słodkie oczy i patrzył na nią. Trzy duże ptaki i ona obcuje się w świat zwierząt. To jest samy przyjazny świat, który jej tyle daje podpowiedzi i ona po prostu siada i ich słucha. No już druga sprawa, już aktywnie ona uruchamia działania w kierunku, które oni mówią, bo zwierzęta obcują się z naszą zwierzęcą naturą i my czujemy bezpiecznie w przekazach. No, także świadomość wielu rzeczy musi nas ogarnąć, żeby my nie były tylko mentalnie buksującymi istotami i mięśnie tego umysłu były takie napaczkowane na pięty, że wychodząc na spotkanie z kimś czy na rozmowę, my musimy być strong. Tak, silni, siła. Dobre uderzenie zrobić. No i jakoś może jakieś inne formy już pora wziąć. Ktoś pytał, nie wydaje się jakoś intensywnie ten czas, nie miałam tego czasu, żeby poświęcić, nawet komentarzy nie poczytałam po naszym ostatnim spotkaniu,
Ale tam był ktoś zapisał egregory, orgony i coś jeszcze, orby. Orby, orgon, orgonit, orby, chyba wszystko zostało pomieszane. Orgonity to Kasia nam powiedziała, chciałaś o orgonach. Dobrze, przejdźmy do orgonów, bo ja jeszcze będę wracała. Ja jeszcze będę wracała. Mam pytanie dla wszystkich. Jakie zwierzęta mocy przytrafiają się Wam? Jeszcze My chciałam, można poradzić też książki bo to też zwierzęta jest mocy. Odpowiedzieć sobie, nawet nie szczególnie mnie, ale fajnie na czacie, bo wtedy ludzie, jak słyszą więcej inspiracji, to nam się przypomina. Jak powiedziałaś o tej swojej przyjaciółce, to mi się przypomniało, że kiedyś w Toskanii przez całą odległość drogi, kiedy poszłam sobie na jogging, towarzyszyły mi para wilków. Dokładnie w bezpiecznej odległości ode mnie. Także jakby był taki szacunek dystansu między nami. Nie podchodziły blisko, ale trzymały się blisko. I cały czas mi towarzyszyły w dwie strony. Szanujmy swoją przestrzeń, no, bo szanujemy tak. Swoją. I aby my, jako my istoty ludzkie, też szanowały przestrzeń swoją, widziały, co my w niej mamy, zajmowały się jeją, i nawzajem to robiły, jak te zwierzęta robią. Oni mogą być bardzo zagrażający jeden gatunek drugiemu, ale nigdy nie wejdzie, kiedy na przykład nie ma głodu, nie zaatakuje, ma swój teren, zajmuje się terytorium. Tak. I my mamy ten pojemnik życia, w którym podróżuje nasza dusza i to jedyne, nie wiem, jedyny przy tym życiu na tej ziemi skarb, który my mamy i trzeba jego szanować i przestrzeń poczuć, które ona zajmuje, ten mechanizm, to ciało nasze, ciało zmienić stosunek do niego. Przecież tyle ono przeżywa. Ty myślisz o tym, a nawet nie dajesz sprawy, co ono, jaką pracę wykonuje, jaka praca w nim wykonana. Może też ważne to zastanowić się, żeby trochę może inaczej umieć traktować, nie jako macocha traktuje tam dzieci, no może czasami macochi bardzo dobrze traktują dzieci, do rodziny, których oni weszły, ale często my traktujemy tak niedbało, nie uważnie, nie pytamy ciała, jak tobie pomóc, nie słuchamy podpowiedzi, my tylko boimy się, że z nim coś nie tak, a zadałeś pytanie, jak mogę tobie pomóc? Co mi chcesz przekazać? Ale to nawet to pytanie, co mi chcesz przekazać, to takie jakby z umysłu poszło, można tak odebrać. Ale poczuć ten sygnał, wejść ten sygnał, na przykład, no nie wiem co tam, wątroba czasami zaciska, brzuch zaciska, ból jest gdzieś w klatki piersiowej. Wejść ten ból, poczuj po prostu, nie myśl, bo tutaj duża różnica, mała i duża różnica z tym czuciem, byciem. Jakby kiedy czujesz ten ból, bądź, nie uciekaj od niego, nie wnioskuj niczego szybko, bo tam to trzeba zrobić badanie, widać, że coś tam nie tak. Nie, ty nie usłyszysz tego, to umożliwić. Właśnie ja bym tutaj odróżniła te osoby, które myślą, że nie czują, bo takie właśnie się zdarzają, że nie wiedzą, ale to już powiedziałaś o tym, a jeszcze bym chciała zaznaczyć o tych, którzy bardzo głęboko czują. Ja ich nazywam paranormalni, śniący, głęboko czujący cieszę się, że jest bardzo dużo takich osób, coraz więcej, bo myślałam, że bardzo niewiele, bardzo malutko i to były takie przypadki i każdy, kto tak ma, aż swojego czasu bał się wychodzić do innych ludzi, no bo to jest tak, że takie osoby czują czasem podświadomość innych osób. Zanim tamta osoba sobie coś uświadomi, to oni już czują, co tam już jest. Czytałem. To jest niesamowite. Już czytały tą osobę i spotykają się z taką dużą niekongruencją w życiu, że te osoby, które czują ich, dobrze ich czują, ale tamci zaprzeczą, bo to jeszcze nawet nie dotarło do ich świadomości, co tam jest. I chodzi mi o te osoby, te głęboko czujące, bardzo dużo takich nieporozumień w ciągu lat. Ja też się nasłuchałam też takich rzeczy
I też to poopisywałam, bo uważałam wtedy, że swojego czasu to jest bardzo śmieszne, kiedy ktoś do mnie dzwoni i mówi, że ojej, rozwaliłaś, wszystkie kobiety zaczęły płakać, czy nie możesz być mniej wrażliwa? Czy nie możesz przestać czuć? Nie, to był rezonans właśnie kobiecych pierwiastków, właśnie to był rezonans związany z współczuciem, to był rezonans, może solidarność też, tak, w tej części kobiecej i my poznajemy wtedy, co czuje inna osoba. Nie zawsze trzeba o tym nawet mówić, trzeba odreagować odpowiednio na to, co ty czujesz, bo to jedna strona poczuć, co czujesz, a już na tym poziomie czucia tam już wykonać jakąś pracę, nie myślę, że to praca. Mhm. Nawet wziąć taki głęboki oddech i wtedy przy takiej osobie, która czuje, że jak ja spotkałam się też z swoją bliską znajomą i czuła, że ona jakiś ciężki etap przechodzi, ale nawet nie było miejsca, przestrzeni, żeby o tym porozmawiać, na ile to było ciężkie. Mm-hmm. Ja jedyne, co mogło jej obecności oddychać, wydychając to, co też moja podświadomość jako lojalna, jako ze zrozumieniem, bo możemy poczuć tylko to, co sami już przerobiłyśmy. Możemy zmienić tylko to, co zmieniłyśmy w sobie. Możemy pomóc tylko tym osobom, które bardzo szczerze i otwarcie podchodzą, poszukując dotarcia do tego światła, świadomości, jak pomóc sobie, bo my możemy tylko sobie pomóc, kiedy sobie pomożemy, nasza obecność tego, co już jest tą pomocą, pomoże. Mhm. Dobra, ja jeszcze to pogłębię, bo chodzi mi o takie osoby, które już nie tylko są na takim, są bardzo świadome. Niesamowicie świadome, przytrafiają im się różne rzeczy, odbierają bardzo dużo ze środowiska, są niesamowicie świadome a propos swojego ciała, tego, co się w nich dzieje. Potrafią odróżnić, co jest jego, co jest moje, co jest kogoś, ale zdarza się, że tych bodźców jest tak dużo, że albo tracą w pewnym momencie, są takie stany, które są podobne, gdyby poszły właśnie do psychologa takiego klinicznego, no to tam się ocierają stany psychotyczne, schizofrenię, bipolar i tak dalej, i tak dalej. A jak pójdą... Dwubiegunowość, przepraszam, tak? A jak pójdą właśnie do jakichś tam ezoteryków, no to zaraz, że demony, zaraz, że coś. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, że jak tutaj, bo nawet jak ta osoba traci kontakt ze światem, że rzeczywiście coś tak... Ze światem świadomości, tak? Tak, tak, że po prostu jest taki moment, kiedy jest tego tak dużo, że trudno jest do takiej osoby potem dotrzeć. Jest w takim stanie katatonicznym, czyli ma takie pauzy, blackout ma i ja tego akurat nigdy nie zrozumiałam do momentu, aż mi się nie przytrafiło podczas takich różnych właśnie traumatycznych przeżyć. Jeśli jest jedna trauma za drugą, my mamy mechanizmy obronne oczywiście, jest ta dysocjacja, my wyskakujemy niemalże z ciała, bo nie jesteśmy w stanie więcej tego bólu znieść. I wtedy te osoby głęboko czujące, to ja tutaj powiem przykład ze szpitala psychiatrycznego, kiedy poszłam odwiedzić na prośbę kogoś, poszłam odwiedzić zupełnie inną osobę, przechodziłam korytarzem i była dziewczyna, która była dokładnie w takiej psychozie i ona, pielęgniarki po prostu miały jej dać kolejną porcję tabletek, a ona położyła się na podłodze i zaczęła przeraźliwie krzyczeć. I ja się wtedy odwróciłam, ponieważ akurat pracowałam z tym doktorem, z kimś tam, i odwróciłam się i złapałam jej wzrok. Nie to, że ją złapałam w ręce, ale złapałam jej wzrok wzrokiem i zapytałam się, co ci jest? Ta dziewczyna była natychmiast wyrzucona z tej psychozy, ona ze mną miała kontakt. Gdyby te pielęgniarki mi nie przeszkodziły,
prawda? Czyli tutaj jest taki moment, że ja wierzę, że nawet w tych osobach, które doświadczają tych najgorszych stanów, a są wrażliwe, są czujące, jest moment zaczepienia, tylko że nie ma pomocy często od innych ludzi, bo ludzie nie mają tych doświadczeń, nie wiedzą, jak to jest. No, jak tutaj to strach, kiedy patrzysz na coś, co nie ogarniasz, czego boisz się, bo jeden z takich potężnych lęków, nie stracić rozumu. Prawda? Mhm. Później idzie, żeby poradzić sobie w jakiejkolwiek chorobie, lęk przed śmiercią, przed odejściem kogoś też. No najpierw, dlaczego te rzeczy pojawiają się, na pewno rozumiemy z jakichś warunków, z jakiejś sytuacji życiowej, że ludzi nie w stanie wysłuchać innej osoby i brakuje może życzliwości w polu takiej osoby, ludzkiej życzliwości. Takiego pytania i uważności, skupienie, co ci jest, żeby ta osoba, jak mówisz, tą aspektem czucia bezpieczeństwa, bo ona w takich miejscach, o których ty mówisz, szpital. No tam bezpieczeństwa to nie ma. No wiadomo, i nie ma ani bezpieczeństwa ze strony na pewno obsługujących personelu, tak i klientów. Ja też znam osobę, która bywa w sposób, no po prostu wrobiona do szpitalu i z kontaktu z matką tej osoby, no po prostu osoba przeraziła się w jakiś sposób, tam partnerka trafiła do szpitalu, ponieważ nie wiedziała, jak poradzić. Tak naprawdę to był po prostu nerwowy, takie wysokie napięcie, że człowiek nie wiedział, on krzyczał, on zwijał się, on był w złości, coś tam poturbował, a potem strach osoby naprzeciwko potęgował takie stany. Taki stan. Niepokój bardzo potęguje taki stan. I w szpitalach okazało się niestety bardzo traktują ludzi, żeby oni zamilkły, faszerując bardzo mocnymi lekami, przywiązując do stołu, w filmach możemy to zobaczyć nadal. I nawet ludzie leżąc robią sprawy fizjologiczne pod siebie i tak, później, no, gdy oni już dochodzą do siebie, oni czują się po prostu, no nie wiem, czy w obozach się czuły tak ludzi zupełnie bezradni, oni stają się już, to tak samo jak mówią, dyskutują, czy w więzieniach można zmienić człowieka. Nie, on jeszcze nabiera więcej. Może człowiek, który przychodzi, jest też świadomy kara, które jego on odbywa, no pomaga w jakimś stopniu, może w 3% uzmysłowić jakiś tym ludziom tam. Ale się trafi, oni po prostu są że tego, dlaczego oni tam trafiły i oni jeszcze wymieniają się większymi tymi fluidami i tam nie zmieniają się, ponieważ tak, to taka atmosfera jest. Tak. Człowiek, który zupełnie w bezpiecznej atmosferze jest, gdzieś na lonie natury, on szybciej wyzdrowieje, on w otoczeniu bliskich ludzi, warunki są inne. Ludzie, którzy potrafią i mają czas i bezpieczeństwo w sobie, że potrafią posłuchać, bo ty nie wiesz, jakiejś części osobowości ty słuchasz. Bardzo dużo świadomych ludzi, ja parę dni temu miałam i kiedyś rozmawiałam z tobą, mówiła osoba, która bardzo świadoma od lat pracuje nad sobą, ale czysto mentalnie ona pogubiła się w kwestii wiary, mentalnie. Mhm. Ale wiarę nie da się kwestionować. Jest to, w co wierzysz, jest dla ciebie
tym, czym ono jest dla ciebie. To nie chodzi o jakąś, nie mówimy o religijności, mówimy o uczciwości, ale na ile jesteś uczciwy, otwarty ty do siebie, w chwilach, kiedy inni nieuczciwi, ty widzisz nieuczciwość innych, ale ty z nią nie rezonujesz, bo ty już przerobiłeś się, ty ją nie połykasz tego stanu. I są takie ludzie, może troszeczkę przeskakuję ja tutaj z tematu na temat, bo tego tak dużo teraz. Jest dużo, ja jeszcze tutaj dopowiem, bo bardzo ważne jest, żeby każdy wiedział, bo to jest niedopuszczalne, że specjaliści, którzy są trenowani, jak oni mają się zachowywać w stosunku do pacjenta w szpitalach. No ale trzeba zadbać nam, żeby nie trafiać tam, wiesz? Tak, żeby to na pewno, ale szczególnie teraz to, co się dzieje, jeśli słuchajcie, macie taką sytuację, że ktoś jest, no wpadł w psychozę, jest chwilowo niepoczytalny czy coś, to samo to, że złapiecie uwagę tej osoby przez pytanie, tak jak ja to zrobiłam, ja nie wiedziałam o tym, ja się tego nauczyłam właśnie, że coś mną pokierowało wtedy, że zadałam tej dziewczynie pytanie, co ci jest? I ona ucichła i myśmy miały moment ze sobą i dla mnie jest niedopuszczalne, żeby pielęgniarki siłą zdzierały tą dziewczynę z podłogi. W ogóle my nie znamy poziomu autyzmu innych osób, bo jest autyzm i autyzm, jest tam dużo, wielopoziomowe to jest. Są ludzie, którzy w takim stanie, oni nie chcą być dotykani. Czasami ten dotyk jest bardzo dobry, a czasami nie. Czasami on pogłębia... Chodzi o nie zgubić połączenia z rzeczywistością w sobie. Kiedy indywidualnie każdy, bo możemy... Pojechały moje znajome w Grecji odpoczywać i w jakieś mieszkanie, w którym po prostu makabra bardzo źle się czuły w tym mieszkaniu. Było wszystko bardzo dobrze, ale samo mieszkanie bardzo męczyły się i po prostu oni wyskakiwały, chociaż wyglądało niby ładnie wszystko. I tam też po prostu ktoś z rodziny był psychicznie chorym i tam już on nie mieszkał ze 2 lata, ale to energia. Miejsce nadal emanowało, bo on gdzieś tam był w jakimś ośrodku już, ale jego przypomnienie do tego miejsca, on zasilał ciągle to miejsce tą swoją energią. Aha. A oni bardzo wrażliwe osoby, oni po prostu czuły, że coś jest nie tak. Pływały, odpoczywały, jeździły, zwiedzały, a kiedy wracały, to było to tak, jakby do więzienia wchodziły, to w takim pięknym kraju. Czasami to zdarza się, można to miejsce oczyścić, można usiąść, zapalić, no, nawet kadzidło i zapytać, czym jest ten stan niepokoju, którym emanuje ta przestrzeń tego mieszkanka, czy pokoju, czy tam i tak dalej. Jak mogę to zrobić? Czasami nawet przywietrzenia, otwarcie, okno, drzwi, przeciąg robię to, że te struktury mogą wyjść. Ja cię wezwalam, odpuszczam, ale to nie chodzi o słowa, to chodzi o ten stan, że ojejku, coś tutaj jest poniewolone. I wypuszczać. Są takie stany, ja nie wiem, jak u nas potoczyły się w tym kierunku dziwne. Coś jest na pewno na rzeczy, że taki temat... Jest, ktoś tego bardzo potrzebuje teraz. Niepokoju, tak. Mówiłam o tym, że osoba, która bardzo świadoma, ja by nigdy nie pomyślała, że coś nie może przydarzyć się i nie widziała z nią z 7 lat, ona zadzwoniła do mnie. I powiedziała, że ona właśnie wyszła ze szpitalu, tego specjalnego, na swoje wolanie, ale czuje się coraz mniej sił. I nam trzeba było znaleźć, co jej daje siły, kiedy ona miała te siły, kiedy ona zaczęła tracić te siły. Okazało się, to nie było takie przerobianie, analizowanie. Ona musiała to wszystko przejść, żeby być świadoma do odpowiedzi, w którym jej znajdują się, bo ona wszystko to tak, wiesz, mentalnie mówiła, opowiadała, bo była obok siebie. I teraz, kiedy odnalazła się obok siebie, tej, że poszukiwała wiary, myślała, że na przykład medytacja, yoga i tak dalej, ona bardzo dużo dawała jej siły, a ktoś powiedział kiedyś, nie, nie,
To nie są jasne siły. I ona, która była w tym od lat, która lubiła, która ćwiczyła, rozciągała się, a ktoś, który potrafił manipulować i który jakieś stanowisko zajmował w takiej branży, powiedzmy, duchowej, płynął swoim egregorem na nią. I to było to zarażenie, zainfekowanie. I tutaj trzeba, żeby ona z tego wyszła, bo to ona weszła. Czy ona jest gotowa wziąć siebie z powrotem? Mówisz, nie. To, co ty robisz, z czym ty dobrze się czujesz, jest w porządku. Okej. Ale mówisz, co chcę, żeby my też zanotuj, przepraszam też, że ci przerwałam, ale my mówiłyśmy o egregorach, orgonach i... Zaraz do tego wrócimy. Ja tylko tutaj podsumuję tą rzecz. Chciałam to bardzo tak zaznaczyć, bo są dwie grupy. Albo jesteście obserwatorami, że ktoś obok was teraz jest w stanie, który jest, wydaje się, niepoczytalny, nie ma kontaktu z tą osobą, nie wiecie, jak pomóc. Ważne jest, żeby nie szkodzić. Jeśli nie dotykać, to nie dotykać, ale złapać kontakt przez odpowiednie pytanie. I tak jak Olga powiedziała, z miłością, wysyłać, emanować tym momentem właśnie z serca, tej miłości. A jeżeli ktoś doświadczył tych momentów psychozy, dokładnie wie, jak to jest, że chciałby coś powiedzieć, ale nie może, bo ludzie tracą głos w takich stanach czasami, albo no, są zatrzymani. Nie ma. Coś weszło, albo coś wychodzi z nich, co nie jest imię, albo nie jest autentycznością ich nich. Tak. I on, nie ma, on to widzi, dostrzega, ale nie mogę złapać się, polapać się ze sobą. Tak, on nie może mówić, jak nie wie, jak ma, jak nie ma jego, nie może się komunikować, dlatego jest ważne, żeby dać czas tej osobie na to. Atmosfera tak. Życzliwości. Żeby dać tej osobie wrócić. Tak, wrócić do siebie. Ja tutaj się podzielę tym momentem, bo ja miałam taki moment. Rzeczywiście byłam w takim stanie i wiem od dwóch stron, jak to wygląda. Niestety. Znaczy może i dobrze, bo gdybym tego nie miała, nie byłabym w stanie tego zrozumieć. Także ja uważam, że każde doświadczenie jest dobre, bo uczy nas potem, jak ta osoba się może w tym czuć, że nie jest to... Najtrudniejsze doświadczenia są, no po prostu, jeśli z nich czujesz, że możesz wyjść, kiedy ten instynkt życia, ten duch życia sobie posiadasz i już w ostatniej chwili gdzieś, nie wiesz na jakim poziomie, gdzieś duchu mówisz, wyzwa mnie. Mm-hmm. I w tym momencie to jest właśnie to, plus akurat miałam bardzo mądrą osobę naokoło siebie, która zadała mi pytanie, co sprawia, że żyjesz? Co w tobie jeszcze żyje? I to mnie zahaczyło wtedy. Mówię, o kurde, rzeczywiście, coś myśli, coś jest. To był taki moment zahaczenia, czyli nawet jak jesteście i nie będzie tej osoby naokoło ciebie, a jesteście w stanie, nie wiem, psychozy, chcecie skoczyć, bo ja miałam no mnóstwo... Jesteś niepewna sytuacja, pogubienie jest. Tak, takie totalne pogubienie, bo ja miałam takie, no takie też jest samobójcze telefony. To każde pytanie właśnie, kto jest, kto żyje, kto chce żyć. Kto oddycha. I poczekać, że ten głos pojawi tak. się albo odczucie. Odseparować się od każdej osoby, która jest szkodliwa w tym momencie. Bo to jest zazwyczaj czyjś wpływ. Bardzo często jest to czyjś wpływ, to jak mówiłaś o tej znajomej. Tak. To jest czyjś wpływ. Czyjeś nawet spojrzenie, to nie znaczy, że my mamy uciekać od kontaktu z ludźmi, nie. Ale no kiedy patrzymy sobie w lustro, to czy widzimy tego, który patrzy? Tak. Mhm. I kto patrzy? Skąd patrzy? Tak. Gdzie jestem? Tak, ja mam nadzieję, że to słuchajcie pomoże, bo naprawdę wiem, że teraz dużo osób jest w takich sytuacjach, że nie ma nikogo. Znaczy, kiedy ktoś jest tym, kto by mógł, w atmosferze kogo można czuć wspomagający wpływ na odzyskanie, na tą życzliwość odzyskania tego połączenia ze sobą. Tak jest.
No, jak także wracajmy do bycia sobą. A teraz przechodzimy do orb, bo tutaj też ty wspomniałaś ten temat i taka fajna synchronizacja. Ktoś tutaj też przez Facebooka wychwyciłam taką jedną notatkę. Dziewczyna widzi światła, co to jest, się pyta. I ja tutaj jej doradziłam, żeby obserwowała, co one mówią, a ty mówisz, że te światła mówiły. Oni zawsze mówią w sensie tym językiem, który ty będziesz słyszeć uszami. Oni nie mówią tą wibracją, którą uszy naszą słyszą, ale tam koty, zwierzęta słyszą znacznie więcej i nasza natura w neuronach też jest zakodowane cząsteczki, które odbierają i mają wpływ również na ciało, na nasze zmysły i na nasz umysł i na naszą psychikę. Kiedy ktoś zapytał, co to jest egregor, orgony i co to jest orby. Wszystko. No dobrze, to tylko mądre jakieś dziwne słowa, z którymi my, no powiedzmy, ktoś zapoznał się, kto nie jest. Orgony, my już wiemy, to zbiorowe takie, wiesz, programowanie energii, wibracje i drgania, których poszukuje tych, kto by ich podsycił. Orgony również jest wibracją, jest energią, tak? Wydaje się to Reich, tak? Gdzieś tam pod koniec 50. lat wymyślił. Orgonity jako narzędzie, które wspomaga wzmocnieniu, oczyszczeniu energii, a orby i te orgony, kiedyś oni tak przedstawiły się, chociaż tak naprawdę myślę, że to były orby, orgonit, piękny. Tak, żeby nie pomylić, orgonit. Od Kasi z Holandii. Kasia jeszcze będzie, mam nadzieję, że się... Bardzo ładny, ale to tak, nie jestem w tym na biegu, ale wydaje się to męska forma albo uniwersalna forma organitu, który neutralizuje wibracje i wzmacnia poziom twojego pola energetycznego. Są też takie żeńskie, pokazywała też u mnie mały z kwiatem życia, nie wiem czy tam widać. Tak widać. Odciąga ten metal tam w środku, on neutralizuje i robi to tak, że nie trzeba jego czyścić. On sam w sobie jest takim taką fabryką oczyszczenia i wzmocnienia. I orby z tymi organami. Kiedyś, kiedy ja bywam w Brazylii, odpoczywałam i odwiedziłam Jana Boga i tam to miejsce jest usytuowane na pokładach kryształu i bardzo energetycznie tam energia podnosi się, tam mogą samo siebie, naturalnie nawet uzdrowienie, bo energia kiedy wyższego poziomu, bo każda choroba to jest pewna częstotliwość, na pewnych częstotliwościach nie istnieje choroby. To jest informacja. Podnosimy wibracje, to choroba po prostu nie ma miejsca, no ale trzeba tam też we wszystkim mieć świadomość. I było tam jakieś narodowe święto w tej miejscowości, w jakiejś tam miejscowości i wiesz, Brazylijczycy, bardzo emocjonalni ludzie, oni tam te samochody po 10-12 osób prywatnych w tych samochodach wypiło okna otwarte, czy tam szyberdach otwartych, po 3 osoby tam siedzą, prosto winogrono oblepiały z krzykami, coś tam śpiewy. I ja stałam przerażona, ja poczułam obecność wszędzie jakiejś energii i wibracji. I ja poczułam, zobaczyła te jaja pulsujące, energetyczne. I kiedy później popatrzyła na aparat i zobaczyła te kuli, które ja wyczuwała jeszcze bez aparatu,
tylko myślałam, że to mi wydaje się, może światło tak zalamuje się. I kiedy już zupełnie było w innym miejscu, że już było tak, nie było tego ostrego światła, też te kuli, takie ogromne strausi jaja wisiały i pulsowały w powietrzu. Niektóre były połączone ze sobą w grupie, jak rodzinka, niektóre pojedyncze. I oni zaczęły przemawiać, że moja dusza poczuła je. Mhm. I później ja dowiedziałam się, że to temat jakiejś niezależności tej okolicy, były jakieś polityczne rzeczy i tak młodzież bardzo skanowała, żeby lud rdzenny na tym terenie po prostu ich wspiera wtedy. Mm-hmm. Że orgony były tą energią tych osób, które nie powiem pilnują, nie powiem, kontrolują, też nieodpowiednie słowo, wspierają rozwój tej dzielnicy w tym miejscu. I drugi moment, i to było dość życzliwe energie, i chciało się tam aż tańczyć, taką radość, emanację, była takie przestrzenne radości. Drugie miejsce to były Indie, Tiru Vannamei, i przy prawie 3000 lat piękne centrum duchowości, w którym 24 godziny na dobę ludzie przejeżdżają z całego świata. I poczuła taką błogość, to mi cieszy, taki spokój, takie oprężenie, że ja czuła, że ja sama stała powietrzem, którym oddycham. I kiedy zrobiła parę zdjęć miejsca, które mi szczególnie dobrze było, ja też zobaczyła te kulaste i to było tak jakby duchowy świat. I mulby tych osób, które tam, czy medytacyjne, osoby, które prowadziły czas w medytacjach, w modłach, w rytualach ognia szczególnie, to tak jakby kawałki ognia też pulsowały w powietrzu. Ty ich widzisz, ty ich czujesz. To było niesamowite, oczyszczające, wzmacniające i poruszające zdarzenia. I było takie uczucie, nie jesteśmy sami tu, gdzie jesteśmy. Ale to nie był odlot. Ważne, czym to nie chodzi o że gdzieś musimy odlatywać. My przyleciały, my jesteśmy już w tym ciałach, jak duchowi osoby, jak już dusza jest tu dla nas. Ona po prostu ma, czasami podróżujemy, spotykamy ludzi, z którymi mamy coś przerobić, coś zmienić. Mhm. W sobie uwolnić też, użyć tej wolności duszy swojej na rzeczy, które możemy i potrzebujemy zbudować, zrobić i stworzyć. No to może też nie tak linearnym językiem powiedziała o tych orbach, orgonach. Ale to przeżycie twoje jest bardzo podobne do tego, co opisał Yogananda w swoich książkach. Czy ja to jeszcze pamiętam, czy to było w autobiografii Yogananda, może ktoś mi przypomni, kto czytał nawet, że Yogananda bardzo chciał zobaczyć Boga i tak się modli, żeby w końcu zobaczyć tego Boga, bo on się tak modli. I właśnie miał doświadczenie właśnie ze światłami, się pojawiły światła. Jako tak, ucieleśnienie to właśnie to była świątynia światła. Tiru Vannamei świętowało pełnię księżyca i to był styczeń, to jest styczeń, luty, najmocniejsze miesięcy dla zespołu, dla duchowości tych osób. I ta żywa energia, ona zbliżyła się tak blisko i czujące osoby mogą poczuć kontakt. Ja powiedziałam, że nie musimy utrowywać. Do nas dużo przyjdzie, kiedy my bardzo odzyskujemy tą stabilność sobie jako ludzi. My możemy absolutnie ludzkim językiem rozmawiać o rzeczach duchowych albo po prostu ich czuć i nie rozmawiać o tym, bo żeby nie poruszyć tej wibracji, tej czystości. To też mówiłaś, jak rozmawiać, nie rozmawiając. Kiedyś właśnie w takim ośrodku duchowym widziałam taką parę, która stała sobie w kuchni, mieli zamknięte oczy
i co jakiś czas wspólnie wybuchali śmiechem. Po prostu na jeden ten, tak, dokładnie tak jakby rozmawiali ze sobą telepatycznie. To było piękne. Czy już dzisiaj wyczerpałyśmy, chyba wszystko poruszyłyśmy, jeszcze sprawdzam, robiąc tutaj skrzętnie notatki. Czy na dzisiaj wszystko wyczerpałyśmy, czy jeszcze chciałabyś coś dodać? No może dodadzą podpisy w komentarzach, wpisy, o czym by chcieliście, co by chcieliście usłyszeć, rozwinąć. Bo kiedy my rozmawiamy tutaj na stronie z Joanną albo później po naszym spotkaniu, rozmowach, dużo, dużo się dzieje. Mam nadzieję, że dobre rzeczy. Ważne, żeby wiedzieliście, w jakim wy kierunku zmierzacie, wasza dusza, czego potrzebujecie. Nadal do mnie piszą i ja po prostu nie podążam bardzo dużo spraw, rzeczy na bieżąco, ale ja zawsze, każdy wpis, który no powiedzmy nie odbiega od jakiejś takiej normy, ponieważ bardzo dziwne bywają wpisy. Czasami się zdarza, tak. Przemedytować, na przykład ktoś pisze, możesz mi pomóc? Jak tak, to no, zadzwonię i zapłacę, jak nie, wiecie co, no to jakoś troszkę nie odpowiada mi taka forma komunikacji. Nie wiem, czy wam ona odpowiada, ale ja bym z nią już nie współpracowała, ta energia. Ja też pomyślę o takich osobach, bo jakieś myśl serca pójdzie. Ale te, które ja czuję, że warto usłyszeć na żywo, porozmawiać, albo oni mogą przyjechać tu do Warszawy, umówić się na spotkania do gabinetu, jak najbardziej zapraszam, ale też osoba jest, która ma swój prywatny czas i w tym czasie potrzebuje przestrzeni też dla siebie, to albo może czasami nawet po miesiącu, po dwóch ja raptem do kogoś odpisuję, bo poczułam, że to jest ten moment. Czasami po tygodniu. Kiedy coś ważnego, prosto napiszcie, ja poczytam, kiedy będzie ten moment. Wy poczujecie, ja pracuję z ludźmi na poziomie wibracji, wspieram ich. Nieważne, nawet ten fizyczny taki dotyk, kiedy czuję tą energię, to i kiedy poczuję, że mogę wejść w interakcję z nią i że ty zapraszasz ten, który napisał, a nie sprawdzasz, a zapraszasz, pomóż mi w tym moim procesie. Mhm. Na pewno. Czyli intencja. Bardzo ważna jest zawsze nasza intencja, jak do kogoś się zwracamy. I życzliwość do siebie w tej sprawie też. Tak, te intencje my czujemy też, czy w komentarzach tak samo. Te intencje czuć. One mimo wszystko, że nie ma tego kontaktu, one i tak przebijają. Olga, bardzo ci dziękuję za dzisiaj i będziemy kontynuować, słuchajcie, te tematy, także pytania ewentualne, postaram się to zbierać. Tam fajnie, że się dzielicie, bo to inspiruje, ale jak właśnie są takie konkretne pytania, które możemy zebrać potem na kolejny materiał, to zapraszam, piszcie. No i pamiętajcie, że każdego dnia, każdego poranku możemy zaczynać i zaczynamy na nowo, tylko z jaką energią przebudzamy się. Proście dla siebie i będzie dane. Proście o pomoc też, ona przyjdzie może nawet nie z tego źródła, nie z tego miejsca, które liczycie, od innej osoby, z innego miejsca, w innym miejscu. Proście o prowadzenie i odprężajcie się, znajdźcie sposób na odprężenie, czy to medytacje, joga, ćwiczenia, biegania, czy patrzenia, gapienia w niebo, no, po prostu bądźcie ze sobą. Minimum godzina czasu dziennie ze sobą każdy, proszę. Tylko ze sobą. W ulubionej sprawie. Co trzyma cię przy życiu? Ze swoim najlepszym przyjacielem, tak, czyli jest ze sobą. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję, że mogłam spotkać się też tutaj. Czym więcej osób nas usłyszy, to może niektóre z tych, które słuchają, usłyszą i to już dobry krok, dobra robota na tej ziemi w tym dniu.
Dokładnie. Dziękuję Tobie, dziękuję Wam. Do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich.